Wielki Tydzień z TVP 3 Opole. Rozmawiamy o tradycji. Małgorzata Liskupińska, witam Państwa. A gości nas Muzeum Wsi Opolskiej. I jestem gościem dzisiaj pana Bogdana Jasińskiego, etnografa. Dzień dobry. Panie Bogdanie, co jest takiego charakterystycznego dla naszego regionu właśnie z tradycji wielkanocnej? Takim obrzędem, który byśmy powinni powiedzieć jest klasyką dla Opolszczyzny, to jest brama wielkanocna oraz krzyżoki. Krzyżoki w dwojakiej postaci, bo jest to nazwa, która dotyczy procesji, ale nie tylko procesji konnej, również procesji pieszej, która ma miejsce w Borkach Małych. Brama wielkanocna jest to zwyczaj, który jest na pewno praktykowany jeszcze od okresu międzywojennego i polega on na tym, że w owych Borkach Małych zbiera się 12 młodzieńców, czyli kawalerów, bo to jest istotne w tym momencie, na pamiątkę 12 apostołów i wykonują z jaj, z wydmuszek taką konstrukcję, która później jest nazywana bramą wielkanocną. Kiedyś dawniej każdy z nich przynosił ze sobą 10. To było bardzo proste, przypominało jakieś symbole religijne typu ryba albo krzyż i z tych 20 wydmuszek było wykonywane. Dzisiaj to są ogromne konstrukcje zaprojektowane przez jednego z dawnych uczestników, obecnie inżyniera tego projektu. I do wykonania takiej konstrukcji potrzeba około 5-6 tysięcy wydmuszek. Cała wieś przygotowywuje te wydmuszki odpowiednio wcześniej, czyli 3-4 miesiące zbierają, a ci młodzieńcy na tydzień przed zaczynają z tych jajek tą konstrukcję wykonywać. Kiedy już jest gotowa, w sobotę wielkanocną, wyruszają z tą bramą do środka miejscowości, gdzie pomiędzy dwoma drzewami rozwieszają ową bramę. Następnie ze 120 ostatnich jaj, które wykorzystywali, jajecznica została zrobiona uprzednio przez jednego z tych uczestników i spożywają tą jajecznicę około godziny 12 w nocy. Przez 3-4 godziny uczą, powtarzają śpiewy. Razem tam niektórzy może przysypiają czasami, bo to różnie z tym bywa, prawda, też. I o 3 nad ranem wyruszają w procesję dookoła Borek Małych z flagami kościelnymi i z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Tych 12 chłopaków krąży, śpiewa pieśni religijne i w ten sposób dba o to, żeby w nadchodzącym roku zapewnić tym polom urodzaj, uchronić je przed wszelkiego rodzaju działaniami warunków atmosferycznych niekorzystnych. Ponoć zdarzyło się tak, że jak ktoś tego odmówił, i to mi, tak mnie to przekazano właśnie w Borkach Małych, odmówił wizyty na swoim polu, to na przykład trafił w to pole w trakcie lata piorun i spłonęło całe zboże, które na tym było. Więc oni wierzą w to, że to ma moc sprawczą. Tak, ale niezwykłe jest to, że ten zwyczaj jest kultywowany w tych czasach, kiedy często zapominamy, w pędzie spieszymy się, a tu musi się zebrać najpierw cała wieś, by zebrać te nie kroszonki, tylko skorupki jaj, czy też wydmuszki. No i ci młodzieńcy, jak pan określił, też muszą się w to zaangażować. Ale robią to wszystko chętnie. Naprawdę jest tam pełne zaangażowanie i wsi, i tych młodzieńców. Oni sobie zdają sprawę, że to jest coś, co ich wyróżnia w przestrzeni, która się znajduje dookoła. To jest ich własne. Wspomniał pan też o krzyżokach. Tak. Ta nazwa krzyżoki jest adekwatna zarówno do tej procesji pieszej w Borkach Małych, jak i do procesji konnych, które się odbywają na terenie naszego województwa. I takie procesje konne odbywają się głównie w okolicach Sternalic. W samych Sternalicach ma miejsce największa procesja konna. W Ligocie Sternalickiej zaraz obok także, w Wolęcinie. Ta procesja się odbywa w Kościeliskach. Ale jest takie jedno miejsce, które znajduje się jakby poza tą mapą lokalną, Rzędowice, czyli to już jest akurat powiat strzelecki, gdzie ta tradycja od 1985 roku jest kultywowana.
I tu w tym zwyczaju dawniej uczestniczyli tylko i wyłącznie mężczyźni. To było bez rozgraniczenia na to, czy żonaci, czy kawalerowie, w każdym razie mężczyźni, oni jeździli na tych koniach. Tych koni jeździło dużo, bo każdy posiadał jeszcze w okresie powojennym, w latach 60., 70. konie. Czyli tych koni było 60-70 w takiej procesji jechało. Natomiast dzisiaj tych koni jeździ do 20, może 25 i uczestniczą w tym także kobiety, które są amazonkami. Jeżdżą na przykład w klubach jeździeckich, przyjeżdżają ze swoim koniem, przyjeżdżają osoby z zagranicy, które pochodzą z tych terenów i też przywożą ze sobą konie, jak i też miejscowi gospodarze. Osobą przywódczą, która jak gdyby pełni tą taką rolę, jest ten mężczyzna, który jest albo najstarszy w tej grupie, albo najbardziej znaczący w sensie takim ekonomicznym. Tak dawniej bywało, że sołtys na przykład jeździł na czele tej grupy i on jedzie na koniu z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Poświęcenie następuje przed kościołem, zawsze w niedzielę, tutaj na terenie Opolszczyzny, bo w okolicach Raciborza i Ostropy, Gliwic jeździ się w poniedziałek wielkanocny, to jest ta różnica. I zbierają się tam pod tym kościołem, wyruszają stamtąd i objeżdżają pola, śpiewając też pieśni, gdzieniegdzie uczestniczy w tym ksiądz, który kropi święconą wodą zarówno pola, jak i kapliczki, które wyznaczają granice wsi. W trakcie tego przejazdu są takie krótkie postoje, gdzie spożywa się posiłki przygotowane przez gospodarzy w przysiłkach na przykład. I mężczyzna, który ma tą figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, obchodzi te miejsca, te domy, a tam ta figura Pana Bucka jest całowana przez wszystkich domowników. Taki objazd ma na celu także zapewnienie właśnie tego urodzaju oraz ochronę plonów danej miejscowości. Przy czym dawniej jeszcze było tak, i dzisiaj też to się jeszcze spotyka, tylko znaczenie symboliczne zostało tego zwyczaju zapomniane, że w trakcie uczestnicy się ścigają. I ten najistotniejszy pościg odbywa się podczas zakończenia jazdy, czyli przed samymi sternalicami. I ten, który wygrywał ten wyścig, wierzono, że w nadchodzących żniwach jako pierwszy będzie żniwował, pierwszy zbierze te wszystkie swoje plony. Nieodłącznym elementem naszej tradycji są kroszonki. Tak, czyli coś, co kojarzy się nam z wiosną, ze życiem. Z kroszonki powstaje bowiem ptak, czyli z jajka tak naprawdę powstaje ptak. I ta kroszonka jest też nierozerwalnie związana z Opolszczyzną. Dlatego, że jajka techniką rytowniczą, bo kroszonki to są jajka wykonywane techniką rytowniczą, praktycznie nie były nigdzie wykonywane gdzie indziej. Dzisiaj na terenie kraju można spotkać takie jajka, ale to jest przeniesienie z Opolszczyzny, podpatrzenie tych jajek, które wykonywano tutaj na terenie Opolszczyzny. Podobne rzeczy tam gdzieś w niektórych krajach się zdarzają, ale nie na taką skalę, bo tutaj na terenie Opolszczyzny według pana Lipki obliczeń swego czasu działało nawet 3000 kroszonkarzy. My w swoim spisie mamy aktualnie około 600 kroszonkarzy, więc można by powiedzieć, że opolskie kroszonką stoi. I kroszonka to jest jajko, które wykonywano kiedyś wyłącznie w okresie świąt wielkanocnych. Dzisiaj panie też ozdabiają i sprzedają w innym czasie. Natomiast tych jajek nie sprzedawano, tylko obdarowywano nimi chłopców, którzy przychodzili w poniedziałek wielkanocny do panien i oblewali je wodą. Za to oblanie wodą, bo im więcej oblewano wodą, tym świadczyło to o tym, że ta panna cieszy się większym zainteresowaniem. Za to oblewanie wodą trzeba było chłopcom podziękować w jakiś sposób. I te jajka były taką formą podziękowania. Dzisiejsze SMS-y. A każdy miał inny kolor. Znaczenie. Tak, inny kolor i inne znaczenie. Dzisiejsze SMS-y. I tak, kolor czerwony zarezerwowany tylko dla tego umiłowanego, tego jedynego. Z napisem mógł być na przykład, kogo w sercu mam, temu jajuszko to dam. Albo można było także serce na tym jajku wyrysować. To było jednoznaczne, bardzo konkretna wiadomość.
były jajka w kolorze czarnym, przeznaczone dla osób szanowanych, nauczyciela, księdza, lekarza. Były jajka w kolorze niebieskim, dla niebieskich ptaków, którzy to tam gdzieś tam skakali z kwiatka na kwiatek. I tutaj dziewczyna wiedziała, o proszę, tu dostajesz, bo wiem, że ty taki niestały w uczuciach jesteś. Ale było też jajko żółte, totalnie niebezpieczne. Czarna polewka, że tak powiem, w tej właśnie kreszonkarskiej tradycji, bo się takie jajko świeże, pofarbowane na żółto, wkładało temu człowiekowi, który temu kawalerowi, który przychodził do kieszeni i się gniotło. I to oznaczało, że w ogóle nie chcecie tutaj widzieć. Czyli bardzo konkretna informacja. Co jeszcze charakterystycznego jest u nas, z czego cała Polska mogłaby czerpać? Jeżeli chodzi o te zwyczaje wielkanocne, to na pewno taki zwyczaj zapomniany generalnie dzisiaj chyba wraca do łask, czyli kujanie jajec. Ten zwyczaj odbywał się albo w niedzielę wielkanocną, albo w poniedziałek wielkanocny i praktykowany był w okolicach Kluczborka, miejscowości takie jak Krasków, Chudoba, czyli Kluczbork na linii Kluczbork-Olesno. Aktualnie w Chudobie, z tego co wiem, próbują reaktywować ten zwyczaj. Bardzo ciekawy, bo to polegało na tym, że po środku wsi, najczęściej przy kościele, przy karczmie, budowano taką ziemną platformę, usypywano. Coś trochę podobnego do skoczni narciarskiej, w takim wyglądzie, tylko bez progu. I po tym usypanym właśnie takim miejscu turlano jajka. Te jajka były zafarbowane najczęściej w cebuli, ugotowane. I teraz to jajko, które się zaturlało najdalej, zwyciężało w tej konkurencji i ten zwycięzca zabierał wszystkie pozostałe jajka w niej uczestniczące. Lub też był taki specjalny dół, który się nazywał duczka. I do tego, kto trafił do tej duczki, też zostawał zwycięzcą właśnie tego przedsięwzięcia. Piękne zakończenie, wspomnienie czegoś, co powinniśmy mieć w pamięci i kultywować te zwyczaje. Ależ oczywiście, w ogóle wszystkie te zwyczaje to jest nasza tradycja, nasze wnętrze tak naprawdę tutaj to śląskie i tylko, nie tylko śląskie, bo ludzie, którzy z Kresów pochodzą, też mają swoje tradycje, choćby pisane jajek. I to zawsze, myślę, powinno przetrwać po to, żeby też i trwało nasze społeczeństwo. Oby to społeczeństwo trwało, oby ta pamięć trwała. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Tego sobie życzmy. Bardzo dziękuję państwu. Spokojnego wieczoru.